Na profilowym zdjęciu będzie jak w nawiasie, nie zamknąć nawias, żreć na kwarantannie. Tak będzie tytuł. A nie, to będzie opis, a tytuł będzie żre, nie, nic nie jem i nie chudnę. Nie, nic nie jem i grubne. Takie chwytliwe trochę. Sprawdźmy, czy jestem mocny. Wiesz, że zrobiłem popyt na jednej ręce? Zgadnij. Jestem silny, ale nie aż tak. No nie aż tak. Wcześniej zrobiłem 5 normalnych. To już się zmęczyłem. No zgadnij. Nie wiem, jest Aramusa. Najważniejsze to napędzić swój metabolizm z rana. Zrobiłem 30 sekund rowerka, 5 pompek, z czego udało mi się zrobić mistrzowskie 6 pompek na jednej ręce, czego nigdy nie robiłem. Zrobię kilka przysiadów, koło 4-5 i myślę, że jestem mocno nakręcony na ten dzień. Będę mógł coś porządnego zjeść i oczywiście będę trzymał cały dzień deficyt kaloryczny. Myślę, że zrobię takie trudniejsze przysiady z takim wymachem mocnym. To powinno się tak wszystko mocniej nakręcić. Zmęczyłem 7 przysiadów, 30 sekund rowerka, 5 pompek, do tego 6 na jednej ręce, to brzuch, brzucha mi jeszcze brakuje. Myślę, że no coś takiego mocnego, tak dopierdolił ten brzuch jeszcze trochę, bo to właśnie on tak na tej kwarantannie tyje. Zrobię coś jeszcze na brzuch. Co by tu zrobić na brzuch, no? Kurde, ten brzuch to taka ciężka sprawa. Ostatnio tam przeglądałem takie fajne ćwiczenia. I fajnie chłopaki ćwiczyły, ale no kurde, to tak, no nie wiem, no nie mogę się zdecydować. Co zrobić na brzuch? Planka. Chuj, zrobię 30 sekund planka. Już? O, ale już skończyłem. A to jeszcze nie? A to jak się tyle namęczę z rana, będę musiał coś porządnie zjeść. No nie, nie przesadzajmy. Już czuję mocno ten brzuch. Dosyć mocno pobudziłem mój organizm. Myślę, że mogę zacząć dzień od zjedzenia czegoś dobrego. Trzymaj, nagrywaj mnie. Proszę, bo się podnieciłem. Tutaj będę robił pompki. Na jednej ręce. Jak stwierdziłem, że zrobię 6, to zrobię 10. Pierwsze pompki w życiu na jednej ręce. Już? Mogę robić? Możesz. Masz ten dobry kart? Zapalić ten kwiatek, żeby było ładnie zielono? Tak. Tak? Nic nie widać? Nie starczy tak? Tak, chyba tu robię, może tutaj tak szeroko. Zasłużyłem na batonika. Po tak intensywnym treningu pierwszy czas na... Trzeba zawsze uzupełnić cukry. Wszyscy mówią, coś takiego, takiego zjemy przed śniadaniem. Trochę słodkiego po takim treningu nie zaszkodzi. Deficyt będzie trzymany. Najważniejsze to zacząć dzień od zdrowego śniadania, małej miseczki, płatków owsianych z łyżką miodu i masłem orzechowym. Po śniadaniu czas na kawkę, jakieś papierki, ktoś coś tu pewnie jadł, to w ogóle nie wiem, to nie moje. Czas na kawkę, po kawce, no co, dzień taki długi, pomyślę, co bym może zjadł na obiad i później zrobię coś sensownego. Jakaś siesta, nie? Odpocznę, to się człowiek naćwiczył, nachodził. 500 kroków dzisiaj już zrobiłem, no to tak myślę, że wystarczy. Kochanie, witam, nie dużo tych ziemniaczków, bo ziemniaczki tuczą.
Trochę takie suche te ziemniaczki. Kochanie, podałabyś mi ten sosik? Boże, ale pojadłem. Chyba cały dzień dzisiaj nie zjem. Nie wiedziałem, że to ja w tym związku noszę dziecko. Obowiązkowo druga kawka dzisiaj po obiedzie. I tak sobie myślę, troszkę miejsca mam. Pyszną czekoladkę zjem do kawki. Zawsze fajna sprawa. Trening zrobiony. Obiad był dzisiaj bardzo chudy. No i czekoladka dla misia się należy. Jezu, a jak to się stało? Przecież dopiero pół kawy wypiłem. Czekoladek mi brakło. Rewelacyjny jest ten serial. Ale takie piweczko zimne. Kochanie! To ja teraz muszę je wypić. Piwko, czekoladki. Przejmuj się, zrobiłeś rano trening, jesteś bardzo mocno nakręcony. W ogóle to jestem teraz na redukcji i staram się nic nie podjadać. Między posiłkami, tak do posiłku jeszcze jak się zje to słodkie, to spoko, ale tak to staram się nie podjadać między posiłkami. Kochanie, co ty robisz? Oglądałem ostatnio taką stronę Ćwicz z Jadzią i powiedziała, że pijąc wodę z cytryną schudnę, to piję i będę chudł. Dołożyłem sobie jeszcze trochę mięty na moje problemy żołądkowe, bo dzisiaj nic prawie nie jadłem, ale jednak czuję, że potrzebuję to strawić. I piję. I chudnę. Spójrz na mnie. Nie widzisz, jak chudnę? Patrz, jak szybko schudłem, a dopiero łyka zrobiłem. Chyba to nie jest kaloryczne. Na pewno nie. Kurde, dobre. No to co? Kolacyjkę czas zacząć. Na szczęście cały dzień się trzymałem z jedzeniem. Nic nie podjadałem, tylko główne posiłki. Pozwoliłem sobie na trochę żółtego sera, odrobinę masła, ale jak to Burnejka mówi, na kanapeczkach masy nie zrobisz. Kochanie, śpisz już? Nie, książkę czytam. Aha, to idę. No hej. Tak się to robi. Wanie, jeśli nie chcesz wyglądać jak świnka Pepa, pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę. U mnie zawsze znajdziesz zdrowe przepisy, mało kaloryczne. A jeśli nie wiesz, jak policzyć sobie kalorie, zapytaj w komentarzu, odpowiem ci i chudnij. Albo przynajmniej grubi. A ja teraz zabieram się za jedzenie. Tak, czytam.